Proszę mi powiedzieć, czy doświadczenie w pilotażu wpłynęło dodatkowo na jakość współpracy między gminami powiatu? Tak. Gminy powiatu kulbrzowskiego już wcześniej współpracowały. Myśmy realizowali projekty w partnerstwie w różnych dziedzinach, czy to infrastruktury, czy szkoleniowe, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa, ale też nowa współpraca w ramach projektu CWD, projektu partnerskiego powiatu kulbrzowskiego i gmin powiatu kulbrzowskiego dała nam wartość dodaną. Tutaj to ze strony partnerów, ze strony nie tylko partnerów, społeczeństwa, bo tu też no, można powiedzieć, że wsłuchaliśmy się i w młodzież, i w mieszkańców powiatu kolbuszowskiego, bo partnerstwo obejmuje cały powiat kolbuszowski. Spojrzeliśmy na to troszeczkę szerzej, na zintegrowanie, na wspólne projekty wychodzące poza daną jednostkę samorządu terytorialnego. Na coś, co ta diagnoza nasza, która była prowadzona u nas przez panów ze Związku Miast Polskich, pozwoliła nam zdiagnozować i wskazać cele i kierunki takie, które no, są dla nas wspólne, bo my mamy wspólne zadania, my zajmujemy się tymi samymi problemami, ale na coś, co możemy realizować wspólnie. Także myślę, że wartością dodaną jest to, że przekłada się to na naszą codzienność, poszerzyło naszą wiedzę o samorządach, w jakich kierunkach samorząd sąsiedni czy nasze partnerstwo potrzebuje pracy i współpracy, nawet w nowej perspektywie środków unijnych. A proszę powiedzieć, jak Państwo postrzegacie kwestie związane z planowaniem przestrzennym? Jak widzicie ideę integracji i programowania społeczno-gospodarczego z planowaniem przestrzennym w samorządach lokalnych? Czy przygotowując swoje strategie rozwoju gmin uwzględniliście Państwo ten aspekt? Jako powiat kolbuszowski, jako partnerstwo w ramach tego powiatu kolbuszowskiego czujemy się wyróżnieni, że jako dwa partnerstwa w Polsce, a my wśród nich znaleźliśmy się w opracowywanym modelu funkcjonalno-przestrzennym. Biorąc pod uwagę cele, kluczowy projekt, który ma w kierunku takim turystycznym, bo nasz projekt kluczowy powiatu kolbuszowskiego, tego partnerstwa jest w kierunku turystycznym, oczywiście z takim modelem funkcjonalno-przestrzennym, z planowaniem rozwoju, z planowaniem tego projektu, z przestrzenią powiązaną. Tutaj eksperci ze Związku Miast Polskich uświadomili nam, że bardzo ważne są centra miejscowości i ten projekt kluczowy, projekt partnerski będzie nakierowany na projektowanie centrum miejscowości, a jeżeli chodzi o Kolbuszowe, to możliwość rozbudowy rynku kolbuszowskiego w takim kierunku. Myślę, że to jest bardzo szerokie spektrum, bo to planowanie przestrzenne ingerujące w przestrzeń ze spojrzeniem takim bardzo szerokim na społeczeństwo, na turystę, na potencjalnego odbiorcę, ale oczywiście z symbiozą z przyrodą. Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak Pani ocenia to dzisiejsze spotkanie? Myślę, że spotkanie jest bardzo ciekawe, spotkanie jest potrzebne. Widzę, że zainteresowanie jest bardzo duże. To jest coś nowego, ale w nowej perspektywie finansowej bardzo ważną rzeczą są partnerstwa. I dzisiaj to uświadomienie, że my możemy więcej zrównoważenie, zintegrowanie, zrobić w partnerstwie, myślę, że jest bardzo ważne. Uważam, że bardzo celowa konferencja.